Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec. Dzisiaj sprawdzimy sobie nieoficjalny patch. Jeszcze wam pokażę jak to się instaluje, bo ciągle ludzie pytają, a jak to zainstalować Lutelu, bo to nie jest tak, że ten instalator jest po polsku i wszystko jest wytłumaczone. Ja i tak nie wiem jak to zainstalować. Więc jak już pobierzecie, może to jest problem, że trzeba pobrać ze strony, która jest po angielsku, no ale nieważne. Jak już pobierzecie ze strony, która jest po angielsku, będziecie mieli tę stronę w opisie i przypiętym komentarzu, to potem po prostu sprawdzacie, gdzie wam się to pobrało, wypakowujecie i otwieracie plik .exe, który otworzy wam ten oto piękny tutaj instalator. Wybierz język, wybieram oczywiście język polski, żeby była największa szansa, że zrozumiemy, co się dzieje w tym instalatorze. Nie obrażam nikogo, staram się tutaj akcent humorystyczny dodać do tego filmu. Więc zanim się zajmiemy, bo będziemy oczywiście grać na spokojnie, to nie jest jakiś poradnik instalowania, ale to tak w międzyczasie. Więc powinniście mieć 2.15 tutaj u góry, powinno wam znaleźć, gdzie macie zainstalowaną grę. Jak się tak nie stanie, no to możecie sami ręcznie wyszukać. Bierzemy kontynuuj i tutaj macie multum opcji, możecie sobie poczytać, zastanowić się, co chcecie, czego nie chcecie. Możecie kliknąć tutaj, żeby się wam więcej wyświetliło. Może ja jestem w stanie to... Chyba nie jestem w stanie wam tego powiększyć, no ale starałem się powiększyć trochę ekran, tak czy siak. Więc jak czegoś nie rozumiecie, to możecie rozwinąć i się dowiecie czegoś więcej na temat danej opcji, czy was interesuje, czy nie. Ale najważniejsze rzeczy, które się pojawiły w tym ostatnim patchu, to napraw błąd ze znikającymi jednostkami kopiącymi fosę oraz napraw błąd ze znikającym piekarzem. Bo zawsze było tak, że piekarz znikał jak szedł do składu zapasów i w miejscu, w którego on szedł już nie było mąki, bo ktoś inny zabrał na przykład albo sprzedaliśmy czy cokolwiek, no to wtedy znikał. Mimo, że mąka mogła być trochę dalej, ale on już miał ustalone, że musi iść w konkretne miejsce, jak tam nie było mąki to znikał. Więc tego już błędu nie będzie, jeśli zaznaczycie te opcje. Przeciwnicy komputerowi, tutaj możemy też różne opcje związane z botami dać, zwiększona prędkość rekrutacji, to jak klikniecie tu się jeszcze, a nie, niektóre tutaj mają jakieś dodatkowe jeszcze suwaki powiedzmy, tutaj na przykład zwiększenie limitu ataku przeciwników komputerowych, liczba dodatkowych jednostek dodawanych po pierwszym ataku jest ograniczona do 200 w oryginalnej grze, tutaj możesz zmienić ten limit. No zostawię to na 500 na przykład, żeby też nie szarżować. Dlaczego to wam powiem? O, biegający włócznicy, to nas interesuje. Będziemy na przykład grać przeciwko szczurowi. Usuń pasek mocy w wersji Extreme na przykład, bo to również na twierdzy krzyżowiec Extreme działa, więc możecie to sobie też tam dodać. Ja sobie ustawię, że na wsadzie można sobie kamerą ruszać. Tutaj więcej nic nie będę zmieniał raczej, ale jedna rzecz, którą wam powiem. Jednostki początkowe, tutaj też się zmienia, że na przykład sułtan zaczyna dodatkowo z kilkoma miotaczami bomb ogniowych w trybie krucjaty itd., itd. Całkiem spoko opcje. Ja natomiast wybrałem sobie jeszcze dodatkowo przez jednego z ludzi, którzy może niekoniecznie współtworzą ten patch, ale tworzą jakieś dodatkowe zamki botów, czy ulepszają te boty i twórcy tego nieoficjalnego patcha pododawali ich tam jakieś zmienionych przeciwników komputerowych. Co prawda jest ostrzeżenie, że ta wersja wymaga twierdzy krzyżowiec Extreme, ale ja jestem typowym Polakiem, jak mi mówią, że mam czegoś nie robić, to zrobię i zagramy na zwykłym krzyżowcu. Zobaczymy, czy tak będzie. Zmieniono mocno balans szczura, węża, wieprza i wilka, dlatego to są nasi przeciwnicy w dzisiejszym filmie. Zobaczymy, jak bardzo zmieniony jest balans przy wykorzystaniu tego Kimberly Balance wersja 1.5 z lutego, więc to nas interesuje. I tak naprawdę z pozostałych rzeczy chyba nic innego. Tutaj są wszystko do botów, sprawy, jednostki, to już powrzucałem wszystko, co mnie interesuje z jednostkami, więc wydaje mi się, że możemy to sobie zainstalować. Więc jak już wybraliście, co chcecie, to klikacie przycisk instalacja. I voilà, ukończone jest napisane. Już nic więcej nie trzeba robić, moi drodzy. Naprawdę. Możecie to sobie teraz zamknąć i kliknąć graj. Ja muszę zminimalizować, jak się udało się zminimalizować, to dobrze. Bo inaczej byłoby ryzyko, żeby nam prześwitywało. I proszę bardzo, jak sprawdzić, czy się zainstalowało? Tutaj, przy tych drzwiach pięknych, macie UCP 2.15. Jak to macie, to jesteście zajebiści, moi drodzy. Naprawdę. Gratuluję. Dobrze, to przejdźmy dalej. Co ja powiedziałem? Że my chcemy tego pana i tego pana.
Oczywiście będą w jednej drużynie. Oj tak, byczku, będzie gryzoń. A ten znowu byczkuje. Mamy bottom 40 tysięcy na start. Nie brałem Xtreme, mimo że tam kazali z jednej z przyczyny. Nie mam żadnej normalnej mapy do Xtreme, poza takiej z posterunkami. Jak wszyscy wiemy, posterunki to nie jest coś, co mnie interesuje. O może to, byśmy ich... Lubię te mapy, mimo że na nie nigdy nie gram. Ale jakoś tak sobie damy tam, a ja pójdę tu. No, wieprz raczej nie rozwija nam się na tyle, żeby strzelał w nas przez tę rzekę czy coś. Więc myślę, że możemy spróbować sobie właśnie tak zagrać i damy sobie tego wilka na samym końcu. Dobra. Zapauzuję, bo właśnie tutaj mam tempo gry mega duże, bo to zapamiętuję mimo wszystko jakieś stare ustalenia. Tempo gry takie duże nie jest nam potrzebne. Zmniejszmy sobie na 60 na start. Dobra. I w zasadzie to tyle, nie? No bo ty... wieprz tutaj już ma niezłą armię pałkarzy na dzień dobry. No może być ciężko, ale to chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby było ciężko, nie? Moja popularność spada. Może sobie zamek zbuduje, kto wie. Chociaż tutaj tak no, słabe miejsce na budowanie jakiegoś ładnego zameczku. No nie powiem, zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie jakieś mega trudne. No można sobie tam jeszcze wedle uznania inne opcje pododawać czy pousuwać, żeby było jeszcze trudniej albo łatwiej, jak ktoś jest noobkiem jak ja. Dobra, teraz tak. Co mogę robić? Właściwie chyba wszystko mogę robić. Nie będziemy tu roleplayować. To trzeba było wysłać na nich asasynów i ich zabić. No na przykład można było, ale przecież bez przesady. Dobra. No już mi będzie budował, nie? Możesz na nas liczyć. Już mi będzie budował. Bo ja spichlerza nie postawiłem. Człowiek nie grał. O, trzeba będzie piekarzy przetestować, czy rzeczywiście działają jak należy, nie? To będzie nas interesowało. Więc idziemy zdecydowanie w farmy pszenicy. Pytanie tylko brzmi, gdzie ja mogę postawić... Tutaj niby dało się wieżyczki stawiać. Ale to postawmy na dole. Mimo wszystko. I będziemy tak szarżować. No jak się rzuci? No muszę zamknąć moje przejście tutaj. Czekamy na rozkazy. Idźcie tam do góry. Co mi popularność spada? Ludzie bardzo ciebie cenią. Proszę się uspokoić. Już idą. A, no węża dałem w sumie głupio na górę. On tutaj nie zrobi fosy. No tak. Też prawda. Możliwe, że jest to mój błąd. A i wilk może się na mnie rozwinąć też z racji... No zobaczymy, co wilk zrobi. Mają hajs. Niech myślą tak naprawdę. Dobra. Teraz to byśmy chcieli, już tam coś strzela. Porcarze, to raczej nie musimy się przejmować porcarzami w tym momencie. Dobra, no to z tej strony będziemy robić broń. Na przykład, nie? Mogę tam dokupić trochę łuków. No, pro ci! Podpalaczy. Pro podpalaczy. Dostawa agresywna, panowie. Chodźcie szybko. Już tam zmierzamy. Postawa agresywna, rzucili się na budynki. O kurde, ale wąż to atakuje moc. Stop. I strzelać, panowie. Może lorda tam wyślę do pomocy jeszcze. Kurde, nie ten przycisk. Dobra. Wystrzelane. To na górę chodźcie. Ojojoj, tu się mogą przydać jeszcze inżynierowie, coś czuję. Wasza łaskawość? Z ruchomymi tarczami, bo się robi niewesoło. Buduję sprzęt. O, no. Buduję sprzęt. Ile tam przeszło nie. O! Biegający włócznicy! O nie! Toż to biegający włócznicy! Nigdy nie sądziłem, że biegający włócznik sprawi we mnie tyle radości. Nie no, o nie! Tarcza przygotowana. Pozycja tarcza. Niszczy mnie wieżyczkę, to za chłop. Jezus Maria! Szybko. Co mnie tu zabiło? A, tam mi był ten. Szybko, kilku asasynów. Bo taką... Tu zbroj, dobra, wieprz się wycofał na szczęście, ale zbrojni arabscy? Wąż robi zbrojnych arabskich na tej wersji tego tam Kimberly, coś tam. Dobra, to trzeba kuszników w takim razie, bo my bez kuszników to my sobie tu nie poradzimy. Uwaga! Potrzeba nam broni, ser. Uwaga! Panowie, zapraszam. Aby stanąć tam i bronić lorda. Dobra, mamy ruchome tarcze, to już tam powinno być git. Teraz tak, tu byśmy chcieli pewnie młyny, no i piekarzy. Trochę źle postawiłem ten
Wichlerz, no ale trudno się mówi. Ale tyle radości mi sprawili ci włócznicy, osekry. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Lordzie. A nie, tu zostało tylko dwa, ale teraz pałkarze biegną. Dobra, jest gorsza sprawa. A ja już nie usunę, niestety. A chociaż kusznicy przyszli do pomocy. Tam dzielnie drwal bije się jeszcze. Ojo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 j
Dobra, dobra, spokojnie. Ja jeszcze żyję, tak? Ja wiem, co ja sprzedam. Nie masz. Panowie, bronić lorda. Jeszcze żyjesz? Ale to już długo nie potrwa. No chyba. No chyba rzeczywiście. Dobra, ty jeszcze sobie poradzisz. Znaczy, na tej mapie cieszmy się, wilk zrobił za duży zamek i się nie rozwija. Ale wąż okazuje się, no zabiją nas, już nie ma co. Wąż tu się okazuje największym gościem jakiś. Dobra, zmienimy mapę, żeby wilk też mógł coś zrobić. Wąż jest najagresywniejszym, bym powiedział. Spokojnie, drugie podejście będzie cacy, moi drodzy. Przynajmniej będzie dłuższy materiał, stwierdzi krzyżowiec. Wszyscy zadowoleni. Może tu i się bronić. Albo żeby wolniej bieg... Nie, na środku to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Jeszcze się wrzucić na środek, tak naprawdę. A tutaj? Będą strzelać we mnie pewnie przez ten... tutaj, no, to jest wiadomo, ciężka przeprawa z surowcami. Tu ewentualnie, jakby ich tak ładnie szczura dać sobie bliżej. No, wilk tu na pewno się rozwinie. Ma 40 tysięcy. Dobra, tylko ja sobie jeszcze, wiecie co, zmniejszę prędkość. Jestem nubkiem, nie? No to wiecie. Dobra, no ale ostatecznie nie przetestowaliśmy, czy piekarze działają jak należy. Nie można tutaj. Spokojnie, teraz będzie dobrze. Będzie cacy, ja wam mówię. Dobra, szybko jakieś domki gdzieś tam poustawiamy sobie, żeby były. Potrzeba kamienia. Dobra, no to do, przesadzam z tą prędkością, nawet kamienie jestem w stanie ogarnąć sobie. To teraz tak. Spichlerz, no jak tu będą pszenicy, no to tutaj spichlerz, tylko czekajcie, tak, tak, gdzieś tu. Nigdy nie umiem dobrze, źle pewnie, nie? Ale pewnie, że źle. Bo chciałem mieć jedną przerwę i chciałem drugie jeszcze postawić, a już się nie da, więc dałem ciała niestety. Bo to pierwszy raz. Dobra, no i tutaj jakiś młynek na przykład. Fosa. Fosa to jest coś, co zdecydowanie może nam uratować dupeczki. Więc panowie, weźcie tam, kopcie fosę. W międzyczasie my walniemy sobie gdzieś... Jak biegną, kurde, kopać fosę, jak to pięknie wygląda. Dobra. Jakieś polecenia. Panowie, wbijcie tutaj na razie. No niewolników do kopania fosy możemy jeszcze zatrudnić, okay, na przykład. Ty, co ten robi za zamek? Dobra, kopać tę piękną fosę. No i tak, farmy pszenicy zdecydowanie nas interesują. Mogę sobie dokupić trochę drewna, bo ja nie jestem nubkiem pod takim względem i wiem, że można dokupywać drewno, nie czekać, aż Drowal doniesie. Teraz z tej strony fajnie było jeszcze ten kamień. Oj, 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 tam już nie mogę, czyli będzie kamień poza zamkiem. No to będzie taki mini zamek. To z zamkiem nie ma wiele wspólnego, zdaję sobie sprawę. Ale no, co zrobić? I tu będzie wyjście. O. Później postaramy się zrobić z tego zamek, ok? Najpierw obrona, później zamek. Czy możemy się tak umówić? Jezus Mary, ucznicy konni już tu latają. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. Pana, idźcie od drugiej strony. Czyli niestety kamień mamy poza mamy tylko smołę, mamy bagno, kurde. To powiem tylko jedna? Nie, może się tam więcej tego zmieści? No dwa. Niech będzie, już nie będziemy narzekać na to. Tam jeszcze jakieś domki. Może troszkę większy skład zapasów. O. No i przede wszystkim kusze wypadałoby robić, jak my tu mamy takie problemy. Potrzeba drewna. O Jezus. Tego obiektu jesteśmy nie przypisano żadnego pracownika, ser. No zrobię kilku łuczników arabskich. O nie, tam jeszcze przebiegają cholery. Strzelać, bronić, palić. Sprzedam smoły. W momencie, kiedy mówię, że mają coś palić. A panowie łucznicy stamtąd nie mają
Kurde, no i tam mi wbiegają. Co tu zrobić? Nie wiem, kilku uczników konnych to zmarnowanie hajsu, no ale już zrobię. Żeby cokolwiek się dobrego działo. Może trochę podatków. Nasz skarb pustoszy. Może to jest jakiś pomysł. Panowie, pozabijać to, co strzela w pierwszej kolejności. Dobra, no więcej niewolników, bo naprawdę tam już niewiele. Nie zgin mi uczników konnych. I po to cię kupowałem, żebyś mi zginął. Dobra. Tu i tu i broń. Panowie nie mają gdzie odłożyć kurz. Jakiś tam błąd z łuczarzami też został naprawiony. I chyba z grotnikami, że oni tam czasami stoją zamiast iść po kolejne te surowce. Albo że wracają się niepotrzebnie do swojego budynku zamiast iść od razu do składu zapasów po kolejne. Coś takiego. Sprzedam trochę kamienia. Może taniej wyjdzie ostatecznie kupić łuki i zrobić łuczników? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, co jest tańsze. Zrobić łuczników arabskich, czy kupić łuki? Teraz jakiś mądry człowiek mi na pewno odpowie na to pytanie. A, i jeszcze inżynierów wypadałoby mieć. Wasza łaskawość? W sumie ja nie patrzę jak tam piekarze. Wy możecie zwracać uwagę na to, czy piekarze rzeczywiście nie znikają. Czy jednak coś jest popsute? Buduję sprzęt oblężniczy. Mam nadzieję, że nie. Buduję sprzęt oblężniczy. A, i ogólnie chyba jest teraz... A, wyłączyłem to, kurde, przecież jest opcja, że nie muszę 10 tysięcy razy klikać tutaj, jak robię... A, to działa! No, to działa, ja nie muszę klikać. Dobra. Tarcza przygotowana. No to tak z przyzwyczajenia po prostu. Mamy siedzibę otoczoną, no zamek. Powstał piękny, prawda? Wszyscy widzą. Co prawda zaraz, no właśnie, już lecą katapulty, więc to oznacza jedno, tak naprawdę wszyscy wypad. Musimy zrobić tu balistę. Na tę balistę wysłać dwóch inżynierów. Zapraszam panowie. Pozycja tarczy jest. Wy tam. Jakieś polecenia? I wy tam. Dobra, ale jak jesteśmy już otoczeni, no to super sprawa. Kusznicy jeszcze też tutaj do pomocy. W sumie wy się przydajcie na coś. Rozwalcie to. Wąż jest najlepszy, nie? Wąż, jak przyjdzie arabskimi zbrojnymi, to się skichamy. Przynajmniej wilk teraz coś zrobił. Na tamtej mapie jednak za duży zamek on zrobił i nic mądrego nie robił. Halo? Czekamy na rozkazy. Czemu to jest jeden inżynier? Czy ta balista działa? Mahu Arihanuk. Tak? Cześć mi się tutaj... Czekajcie, weźcie wszyscy, zejdźcie. Czemu nie działa ta... Co się stało? Przecież Czemu ty nie poszedłeś? Przygotowaliśmy narzędzia. Zajmuję macie iść tam. Musiałem pewnie kliknąć czy coś. Wiadomo. Zdarzy mi się za dużo coś klikać. Na klikam, a później wstyd robię tylko. Dobra, panowie, wycofajcie się. Oj, teraz już słyszę, że strzela. Dobrze. No to chcemy zrobić wielką tutaj prężnie rozwijającą się gospodarkę bułeczkową. My jesteśmy piekarze. W sumie, no dobra. Piekarze piekarzami, ale trochę chmielu by się przydało. Zaraz się drewno nam skończy naszej wysepce, jeśli tak mogę to powiedzieć. Będzie... Coś tu szczela niefajnego chyba. Schowajcie się, wy jesteście całkiem spoko. Jeszcze żyjesz? Ale to już długo nie potrwa. No, być może. Dobra. Spróbujemy z kamieniami coś tutaj podziałać. Ewentualnie możemy zrobić... Jezus, jak ja tam widzę na minimapie, ile tego żółtego jest. To się cykam. Jesteśmy atakowani. To się cykam. Gdzie wy tam lecicie? Zostawcie moich niewolników biednych. Co oni wam zrobili? Kurde, no i biednych chłopów mi tu pozabijają. O nie. Czekajcie. Zrobimy co w naszej mocy. No, zwiększmy trochę prędkość. Asasynów ma wąż! Co? Asasynów! Pogrzało! Kurde, to daje, pójdzie, to my zaraz to wszystko stracimy. W sensie zaraz wieżyczka nam padnie, bo ja nie jestem w stanie tej katapulty rozwalić. Ilu tych asasynów tam idzie? Na ramię, nie za dużo was, panowie? To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdę. No tam trudno. Naprawić, a tam coś jeszcze strzela. Czarne, to wilk. Dobra, wąż jednak się poddał. Sprawdza się doskonale. Nie możesz się ze mną równać. A co ty robisz? Co ty, szczurze, robisz? Nie wiem, co ten szczur chce ode mnie. No balisto. Dobra. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Biznes bułeczkowy musimy rozwijać w takim razie. Więcej młynów, mój panie. Widzę, że jedzenie nam się powoli... Żeby nam się ten ogień nie rozprzestrzenił, bo będzie trochę przypał. Dlatego byśmy nie chcieli, nie? A, właśnie, to możemy sprzedawać.
A, nie no, to już usunę, już nie będziemy czekać, aż ten ogień zniknie. A! Tu jeszcze panowie sobie siedzą. To tam też kuszników jakiś podeślemy. Na szczęście jest dużo... Dobra, jest okej. Okay. Sytuacja powinna już być opanowana, jeśli chodzi o obronę. A chyba, że tutaj wieprz nie jadą, ale wieprz tą armię zrobił poważną. No miało być grane na Xtreme niby, nie? Gotowi do boju, sir. Dobra. Pamiętajcie, że te zmiany botowe w dużej mierze polegają na tym, że ten tam specjalny patch w patchu zainstalowałem, powiedzmy. Dobra, katapulta tutaj... Wilk mocno nas będzie atakował, ale na... Aha, bo ja ciągle wysyłam nie tu, gdzie chciałem tych kuszników. Niepotrzebnie. To ty wyślę tutaj. Oni będą bronili tych kamieniołomów. Może im się uda. Miał być zamek, nie? Zapasy kamienia są zbyt... No właśnie, zaraz będzie problem, jak my kamienia tu nie będziemy mieli. Musimy też pójść w browary. No musimy rozwinąć się pod względem podatkowym, że tak powiem. Brzydko postawiłem, ale już trudno. Brzydki jestem, to i brzydko buduję, nie? Dobra, chodź tam do pomocy. Zabijecie tego pana? Na ramię, broń! Zapasy kamienia są... kupmy trochę. No te balisty to ja widzę czasami... Nie wiem, co robią. Po to was robię balisty, żebyście niszczyli te katapulty. O, i zaraz się skończy, że trzeba będzie zrobić jedną słuszną taktykę, czyli łuczników konnych. Drewna już niestety brakuje też. Powiem tak, więcej jedzonka, większe podatki, nie widzę, żeby jakiś piekarz mi umarł. Ej, ale co to tak szarżuje? No naprawdę, zaraz będziemy się rzucali normalnie na... A. O fuck, on nam fosę zakopie. Wiadomość od szczura. Przestraszony? Troszeczkę tak. Troszeczkę przestraszony. No ja się nie dziwię, że jestem ostatni, naprawdę. Nie dziwota, jak tu takie rzeczy się dzieją. Dobra, nie wiem, czy po co tych wysłałem tutaj. Wstraszyłem się na tyle, że... Och, się rzucają ci włócznicy! Balisto, gdziekolwiek jesteś, rozwal tę katapultę strzelającą. Będzie problem. Nie, mój kamieniałom! Mi się rzuciło! Masakra, ja... O nie, tu drwaliak dzielny, ziemowi. Fantastyczna sprawa. A wiadomo, że fantastyczne, byczku. Dobra, na szczęście moi kusznicy powystrzelają to, co tutaj przylazło. Ale pytanie brzmi... Pytanie brzmi... Wiadomość od szczura. Co z tym kamieniem? Kiedyś go dostaniemy. To przecież ja miałem cię rozgnieść. Ty wąż już atakuje. O nie. Nie masz wystarczającej ilości złota. Powiem tak. Tu trzeba wyjść z zamku i to jest jedyną, no, najlepsza obrona to atak, niestety. No już zobaczcie, co się dzieje. Mały bohater. O, wąż jest najbardziej agresywny. A wilk ma już ponad 400 jednostek. Jak chłop wyjdzie z zamku, to my się skichamy. Okej. Okay. No, o taką twierdzę nic nie robiłem, co byczki? Buduję sprzęt oblężniczy. Dobrze, mortki. Też będziecie mortkami, może być? Buduję sprzęt oblężniczy. Albo grubymi bulwami, no jak wolicie. Jezus Maria, ile tych katapult tutaj wali. Przecież my to zaraz stracimy, te struktury. To trzeba naprawić. Zabić tych asasynów, bo nie mogę tego naprawiać. No za... Jezus Maria. Nie masz wystarczającej. O fuck, zejdźcie szybko. Szybko na dół. Już tam zmierzamy. Co się dzieje? Na szczęście tam kamieniołomy stoją, ale dobra. Jak ogarnąć... O, kamień przyszedł. Bardzo dobrze. Browary. To nas będzie interesowało. Drewna, mój panie. Jeden akurat więcej byłoby super. Co tam strzela? Zapasy złota są zbyt... Dobra, niewolnicy, weźcie, ratujcie sytuację. Bo naprawdę jestem za... O nie, w sumie ich wysłałem na... Na smród. Ale to są niewolnicy, oni sobie poradzą ze smrodem. Powiem tak, czego nam brakuje? Hajsu. Dobra. Lud czci twoją osobę. Zaraz tam piekarze ogarną sytuację. Kilku niech biegnie tam. Kurde, niewolnikami by się bronić, to już jest... Już jest wstyd. Co tu się wydarzyło? Dobra, więcej nie widzę katapult.
Dawać, bo nam jeszcze budynki poniszczą, a nie tylko bramy. O nie, bateria została naładowana w moich słuchawkach. Mogę odłączyć teraz, bo ostatnio ktoś pytał. Luther, skoro masz bezprzewodowe słuchawki, to płaca ci kabel. No bo, tak jak mówiłem w filmie, który mnie pokazywałem, czasami trzeba je ładować. Dobra, spitalamy stąd. Niewolnicy od zadań specjalnych. Jak sytuacja? Plus 8. No i byczki, patrzcie. Minus 16. Pobieramy teraz wielgachne podatki. Przy takiej liczbie ludności to nie są żadne podatki, no ale, ale. Dobra, w pierwszej kolejności zrobimy trochę ruchomych tarcz. To nas najbardziej interesuje. A, patrzcie. Zapomniałem, już nie muszę 10 razy klikać. Kurde. Mogę nawet klikać, jak już nie mam inżynieru z tego, co widzę. Wasza łaskawość. Może za darmo te namioty się wtedy stawiają. Kto wie. Dobra, jeszcze raz poprosimy wieżyczkę. Mimo wszystko schody, bo jak się brama zamknie, to nikt tam nie wejdzie. Balista, super. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Tam kilka mogę dorzucić do obrony tutaj jeszcze razem z kusznikami. Nie ma. Dobra, na 17 kuszników jeszcze będzie do obrony. Wystarczającej ilości towaru. Cały mógł jeszcze sprzedawać. Nie no, zwiększyć. No mąki jest dużo, więc tak naprawdę więcej piekarni i może jeszcze więcej chlebka przynajmniej uda się ogarnąć. Ale jakby nas coś tu podpaliło, to nie będzie ciekawie. Dobra, to jest już ostateczna obrona, no zamek. Tak, wiem, mówiłem, że będzie coś lepszego. Może jak zabijemy jakiegoś bota, to się uda. Dobra, nie powinno być problemów już z niczym, naprawdę. Kamień jest jako tak dostarczany, mogę co najwyżej jeszcze jeden kamieniołom dorzucić. Teraz siups chlup super zrobione. No pewnie wypadałoby jeszcze ze dwa domki postawić, a to oznacza, że jeszcze jedna karczma jest potrzebna, mój panie. Dobra, jest karczma, super sprawa. A właśnie, zapomniałem, że na wsadzie mogę sobie teraz, kurde, jeździć kamerą. Dobra, sorry. Sorry, byczki. Dziwny jestem, wiem. Jesteś piątym największym łaskawość. Okej, okay, teraz idziemy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. O, jak to się szybko teraz buduje. Do ataku, no to ja robię mimo wszystko, jak już mamy kuszników, to i wyślemy kuszników do ataku. Ofensywny kusznik to dobry kusznik. Taką mam dewizę. Popularność spada. To popularność spada. Za mało twierdzy, to i popularność spada. Teraz tak. Potrzeba nam nowych rekrutów. No nic nie musimy robić. Pewnie, nie wiem, dostępność piwa spadła. Albo jedzenia? Nie, no jedzenia na pewno nie. Drwala straciliśmy, widzę. Ale nie, tutaj nie widzę, żeby piekarze znikali. Czyli serio to zostało naprawione. No super. Trochę się przesunę. Krzesełkiem, dobra. Zaraz nam zabraknie miejsca chyba w składzie zapasów. Tyle będzie tej mąki. A to będziemy tam później się nad tym zastanawiać. Więcej kuszników poproszę. Potrzeba nam broni, ser. Ała! To zaboli! Wiadomość od wieprza. Co to jest? Moi ludzie zmiażdżą wszystkie twoje kości. Co to jest, bitch? No już powiedziałem tego. Dobra, dobra, obiecuję, postaram się, no. Ale tak, ja lubię to specjalnie robić, żeby was powtórzać. Chryste, ile tu jeszcze? Dobra, tylko dwie katapulty na szczęście. I na szczęście bez ruchomych tarcz. Ale co to jest? Co to jest za siła? Co to za masa? No, niszczymy te katapultę. Przecież oni nam zakopią fosę i tu się na... Dobra, jedna zniszczona. Jeszcze nie kopem, jeszcze nie ogarnęli tematu kopania fosy. Więcej kuszników może. Takich już do siedziby może. Dobra, do siedziby, do siedziby, do siedziby. Nie! Tylko nie moje kamieniołomy! Tam kopię! Zabić tych, co kopią! Zabić tych, co kopią! O-o. Ty, co? A, bo zaczął mi niszczyć budynki. No tak. Nie! Byczki! Dobra. I tam jest chłop do zabicia. Zabić tych, co kopią fosę, bo jak się przekopią... Przecież to tragedia by była, jakby to się przekopało. A, ja w ogóle niewolników straciłem, nie wiem kiedy. Ja się boję, co się stanie, jak wilk wyjdzie z zamku. Czarna masa nas zaleje. Dobra. Okej, okay. Może
powiększymy sobie troszeczkę. Jestem wściekły! Zebrę cię na kawałki! Nie, maleńkie kawałeczki! Kawałeczki! Dobra, mamy 2000. No, on jeszcze nie wychodzi na szczęście. Ale ma dużo jednostek. No może być tak, że on nie wyjdzie, bo on musi zebrać ileś do ataku, a przez to, że gramy na zwykłej twierdzy krzyżowiec, a nie na extreme, to on nigdy nie wyjdzie, bo nigdy nie będzie miał wystarczającej liczby do ataku, czy coś w tym stylu. Tego tam wie. No dobra, tak czy siak. Szczur oficjalnie dalej nie stanowi problemu, mimo że ma biegających włóczników, ale ma dużo hajsu. Dla samej idei hajsu zabić warto szczura. Trochę zabrzmiało jak Yoda. Dobra, wysyłamy tutaj asasynów. Potrzeba nam nowych. Odjeżdżam krzesełkiem, wiecie, byczki. Się cieszę, że nie ma streamów jeszcze na razie, bo tam to ja to bym specjalnie robił, tylko patrzę, jak się ludzie denerwują na czacie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra. Postawmy to tam. O nie, już mam limit. No to trzeba się pozbyć kolegi szczura. Ruszać się. Nie zamykaj mi bramy. Nie zamykaj mi bramy. Jak patrzcie, jak biegnie, to nie mogą go trafić. Jaki szybki. No dobra, jednak nie aż tak szybki, jak mógłby być. Panowie, wy jesteście 6-9 akurat. Przygotowana. Jak zabawnie. Jesteśmy atakowani, trudno. Podejdźcie tu. O nie! Rzucałem, już wszyscy się rzucili. Jak to wygląda, jak to ciągle biega. Pięknie. Cud, miód, malina. Dobra. Chopy zabite. Wilku, weź nie wychodź. Chociaż to jest głupi pomysł, żeby zabijać szczura, bo też odblokujemy wilka i możliwość stworzenia większej armii. Ale hajsu tyle dostaniemy, że się skichamy. No i mąki dalej pełno. Jakieś tam piekarnie jeszcze mogę gdzieś nastawiać. Największym władcą. No, kurde, gorszy od szczura jestem, to jest przykre. O, i tam dopiero umarł, bo źle postawiłem budynek czy coś. Raz, dwa. Panowie, nie wiem co szczur zrobi z hajsem, więc może szybciej go zaatakujmy, żeby się nie pozbył całego hajsu. Chryste, panie. Jeden tego siedzi. Coś mega dużo? Chyba nie, ale ja się boję normalnie wejść do lorda. Ty szczurze, co ty odwalasz? Przy lorda nie zabiję. Przecież straciłem 20 kuczników. Ilu tam łuczników się ładuje? No dobra, podeślijmy drugą grupkę od zadań specjalnych. Co się dzieje? Potrzeba nam nowych rekrutów, tu chłop się jeszcze bije. Ej, bramę przejęliśmy. Tylko no, nie wejdę tam, bo włócznicy mi zabiją moich kuczników. Tam zostawię tych łuczników konnych. Wy się zabijcie w sumie. Co jest moje estetyczne? Ja tu nic nie robię. Chyba, że coś straciłem. Potrzeba na... Sprawy mają się dobrze? Tak. O, może teraz się uda. Dawać, na szczura. Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Ale wilk wydał cały hajs na stworzenie tej armii. Dobra, no to już powinniście zabić szczura. Dawać, panowie. Dobra, uciekać. Bądź wielkoduszny i nie krzywdź mnie, proszę! No i super. Zdobyliśmy 9000 i odblokowaliśmy naszym przeciwnikom możliwość stworzenia jeszcze większych armii. Czy jesteśmy z tego powodu zadowoleni? Nie wiem, może. Boże, wąż też ma ponad 700 jednostek. Ty, co? No, czy mam tutaj namioty? I don't know. Dobra, podejdźmy tu na razie i będziemy myśleć, co my chcemy zdziałać. No, wilka tak zabić łatwo nie będzie. O, widzę, że włócznie dostaliśmy, żeby mieć biegającego włócznika. Nie potrzebuję, nie powiem. Że taką wątpliwą przyjemność. Nie wiem, więcej łuczarzy. No to jak postawię, to już tam przyblokujemy. A to więcej łuczarzy, tak czy siak.
Możemy jeszcze od drugiej strony. Do tego obiektu nie przypisano jest, żeby zbrojownię zamknąć. No piwka mogę trochę sprzedać. Mąki nie będę sprzedawał. O, mamy dużo już. Trochę bułeczek można było sprzedać. Dobra. No coś tam biegają ci połkarze. Pomyślmy. Broń, widzę, że moi pusznicy tak 3 na 10 się okazali. Znaczy też kwestia tego, dobra, wezmę was na kontrol 3. A ciebie wezmę na kontrol 4, grupa asasynów. Ciebie. Was. I ciebie. Jako grupa, jako jedność? Nieważne. Ewidentnie wąż zwiększa swoją armię i dopiero wtedy zaatakuje. O, wilk w końcu wyszedł. Pikinierami samymi. No, wieprz przyprowadził naprawdę potężny atak, ale na szczęście się udało go odeprzeć. Przygotowaliśmy tak jak mówię, więcej ruchomych tarcz. Patrzcie. Kliku, kliku i się robią. Okej, to jest proste. To jest to. Buduję sprzęt oblężny. Normalnie się czuję, jakbym cheatował. Buduję sprzęt oblężniczy. Takie rzeczy kiedyś to były cheaty. Buduję sprzęt oblężniczy. A to jest normalnie część gry teraz. Oho. Na ramię. You shall not pass? Nie no, podeszli. Ale nie przejdą. Więc dalej, you shall not pass. Dobre, sytuacja opanowana. Tarcza przygotowana. Chodźcie tu. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Muszę zrobić więcej ruchomych tarcz. Nie, przesunął ten namiot. Co on tu kombinuje? Czy się coś złego dzieje? Nie. Jeszcze kilku kuszników mogę dorzucić do pomocy. Potrzeba dobra. Nam nowych rekrutów, sir. Chodźcie tu. Wyruszamy. Zaraz podzielimy naszą armię. Ale no chyba pójdziemy na węża. On jest mimo wszystko najsłabszy, nie? Tam ma masę wielką. Na rozkaz, sir. Na ramię. Nie, wy poczekajcie. I się połączycie w jedność z tą grupką, która tu idzie. Jesteś czwartym. A ja dalej najgorszy. Na pozycjach. Ciekawe jak do tego doszło. Znaczy no... W sumie nie wiem. No nie no, mam najmniej jednostek, a hajsu mamy w sumie wszyscy tyle samo. Wilk już zaczął odzyskiwać hajs. To oznacza jedno, że niedługo nastąpi atak, coś czuję. I tego byśmy nie chcieli. Dobra, ale już sytuacja u nas też opanowana, jeśli chodzi o pieniądze. Mogę porobić jakieś katapulty. Ale to jest pytanie... O nie, już mi się ludzie nie robią. Nie, robią. Wasza łaskawość? Co tak wolno przychodzicie? Ej, coś tu jest nie halo, widzicie? Jak za każdym razem, jak ten pistaszek się, nie wiem, czemu pistaszek się zakręci, to powinien jeden chłop przyjść. No nie, teraz może trochę po chwili zaczęli mocniej wasza się rzucać. Potrzeba nam nowych łaskawość? 11 z 11 to ja nic nie zrobię. Jesteś co z 12 to już prędzej. To całkiem oho, czyżby wieprz? Nie, to taki zwykły atak, malutki. Tu wilk jeszcze pomagał przy robieniu fosy. Ale sam jeszcze nie próbuje zaatakować. To mnie cieszy. Raz, dwa, trzy i cztery. Może trebusze porobić zawsze. Widzieliście jakiegoś lutera robiącego trebusze w twierdzy krzyżowiec? Pewnie nie. Chociaż... po chwili taki, ach, chociaż po co komu trebusze? Jak można mieć katapulty? A zrobię. Prawdziwe oblężenie robimy, patrzcie. Jeszcze powinien wieżę oblężniczą zrobić, ale to już bez przesady. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszyscy się ładnie ustawiają. Czemu on się zatrzymał na 99? Nie, dobra, zrobił się. Muszę rozwalać. Szelomę. Bardzo ładne oblężenie. W życiu nie widzieliście piękniejszego. Zwiększę prędkość do 70. I ale nie, wy macie zniszczyć te bramy, a nie zabijać ludzi. Skład zapasów jest zapełniony. Oj, to jest bardzo zła informacja. Nie masz wystarczającej wiadomość od węża. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tej ziemi? Twoim starym. Głupiutki żart. No. Wybaczcie. A, bo tu... A nie, nie trzeba będzie zakopywać fosy. Wilk wychodzi? Nie wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Przesuńmy się troszkę.
W sumie chłop ma tyle tego wszystkiego, że raczej to niszczenie budynków nic mu nic nam nie daje. Jest, ile to musi? Jedno ma 700, nie? No. Ile to musi siedzieć na siedzibie? My to zaraz wszystko stracimy, to będzie przykre. Oj. Odsiecz. Sojuszników ma potężnych. Tak pomagają. Ej. Dobra, chować się, panowie. Masakra. Obliczyć tor lotu. Wiesz, ja tracę te ruchome tarcze, które tam są. Ilu ich tam musi być? Nie no, włóczników konnych to mi się nie chce bawić. Raz zrobię co innego, raz zrobię kuszników. Powinienem zrobić procarzy, to by było co innego. Hej, czy ja straciłem całą armię? No prawie. Dobra, tam wieżyczka rozwalona. W sumie trzeba było zrobić jeszcze asasynów, bo nie mamy jak wejść do tego zamku. O kurde! Odwrót! Odwrót! Wycofujemy się! Nie! Nie! Odwrót, panowie! Szybko. Nie, tam się jeszcze rzucił niewolnik. Szybko, asasyni, do pomocy! Bronić kuszników! Ej, jeden przeżył, trebusz. Rozwalaj. Co tam możesz? Hej, ten się przedał, dobra. Sytuacja opanowana. Ale to jest tragedia jakaś. Sprzedajmy trochę chlebka. Złoto jest, prawda? Nie, może ci kusz. A w sumie. Bo tu niektóre jednostki są ulepszone, w sensie, że wytrzymują więcej strzał. To może dlatego ja tak wolnie teraz tymi kusznikami biję czy coś. Na rozkaz. Myślałem, że tutaj ktoś ma trebusz. I dźwięk był. A to nasz trebusz. Obliczyć tor lotu. No chłopie. Tylko on się odrodzi. Wasza łaskawość? To się skichamy, jak jakiś final boss. Potrzeba nam i potem mu tam poszliśmy zawracać tyłek, żeby on jeszcze miał się odrodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Zrob... O nie! O nie! O nie! Stop! Strzelać! Dobra, pikinierzy się wycofują. Bardzo dobra informacja. Ale nie powiem. Dobrze to dla nas nie wygląda ostatecznie. Jak sobie pomagają nawzajem. Potrzeba nam nowych. No ale zabicie tego gościa. Potrzeba nam nowych rekrutów. Toż to będzie. Nie no, spokojnie, już machina bliźnicze wejdą w ruch. Wyruszamy! Tędy chłop sobie nie poradzi. No 40 ruchomych tarcz, błagam was. 40 ruchomych tarcz powinno sobie poradzić. Możemy zrobić dwie grupy. To będzie jedna grupa. To będzie kontrol 2. 1 i 2, zapraszam tam. Ale gdzie wy idziecie? Gdzie idą ci pikinierzy? Kopać moją fosę z drugiej strony, czy o co chodzi? Uciekać! Uciekać! A wy będziecie kontrol 3. Chryste panie! Dobra, ruchome tarcze do tyłu na razie. W takim razie. Bo to się nieciekawie dzieje mimo wszystko. Ale musimy zrobić w takim razie taką mocną armię asasynów do obrony naszych jednostek strzelających. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tu się ładnie ustawić. I no wąż się powoli odradza. To nie jest dobra informacja dla nas. Chcemy jeszcze więcej asasynów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ma grupka nic nam nie daje. Może kilku drwali usuniemy. Widzę, że skład zapasów przepełniony praktycznie kamienia bardzo dużo, to możemy sprzedać. I to też. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tarcza przygotowana. Raz, dwa, trzy. Wchodzimy. Tylko no nie mam nic, co by mogło strzelać. Lorda jeszcze nie zabijemy. No nie widzę tego, żebyśmy tam bez problemu wbili do środka. Wilk ma już 800 jednostek. Co on kombinuje? To jest pytanie dnia. Dobra, podejdziemy troszkę jeszcze.
Nie. Arabskich łuczników nie potrzebujemy. Dobra. Ty, on patroluje takimi wielkimi armiami ten wieprz. Wieprz też powoli się zbiera do ataku mimo wszystko. Powiem tak, chwilę tam postrzelajcie. Ja porobię trochę inżynierów. I podejście tutaj do pomocy. Nic nie biegnie do pomocy? Nie. Jak może łaskawość przygotowali? Przygotowaliśmy? Ilu was jest? 29, to chcę 30. Jak może łaskawość przygotowali? Jak możemy? No bo chodźcie. Idziemy tutaj, panowie. A może sytuacja pozwoli na zabicie lorda? A spróbujcie. Na ramię broń! Nie ma. Nie ma opcji, to jest za dużo asasynów. No. Za dużo was tam. Dobrze, że wysyłam inżynierów. Podpalimy go po prostu. Wasza łaskawość? To raczej bez problemu powinno pójść. Oj, z pikinierami może być gorzej. Weźcie tutaj, wybrońcie co się da. Trzeba coś zbudować? Dobra, podpalicie. No, jeden trafia. Tylko żeby podpalił, a nie żeby to się zniszczyło tylko. A wy zróbcie katapulty. Teraz można robić dużo katapult, 3 sekundy. No, ta balista dostaje po pysku. Przesuńmy ją sobie. Dobra, i teraz strzelamy. Ile tam musi być asasynów? A, tu balista jeszcze w nas wali, no ta. Cofać się. Do tyłu, panowie, do tyłu. Błagam, podpalcie ten budynek. Ale ogień się nie zajął. Targowisko może? Damy radę targowisko podpalić? Chyba damy radę. Chodźcie tu katapulty. Dobrze, o! I o to mi chodziło. I spalone. I nie ma co zbierać. I teraz można pojść do lorda. To poczekajmy chwilę, bo ten ogień tu jeszcze będzie latał niestety. Nie, no jak się rzuciło wszystko teraz do obrony rozpaczliwej jednego węża. Wiadomość od węża. O, tak sobie czasem. Dobra, chyba już tragedii nie będzie. Dawaj wężu, zaraz zginiesz, a później czas na wieprze, ale wieprze to ma taką armię pałkarzy do obrony, że to może być akurat problem. Dobra, wieprz, raczej wąż zabity. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Musimy poczekać, aż ogień zniknie. To co? Więcej kuszników. Bo po co nam coś innego? O kurde, brak miejsca zbrojowni. Bo mam 3 łuki jeszcze. No rzeczywiście, łucznicy na pewno mi się przydadzą w tej chwili. Potrzeba nam nowych rekrutów. To jest coś, o czym zawsze marzyłem. Mogę sprzedać trochę kurz. Chociaż tu i tak drewna nie ma, więc zaraz nam się skończy produkcja kurz. Dobra, to sprzedamy. Uwaga! Potrzeba nam broni, sir. Dobrze, spokojnie. Ja chcę jeszcze tylko 15 kuszników. Będziemy sobie szli tutaj na dół. Tarcza przygotowana. Na ramię, się nie ma co przejmować tym wilkiem na razie. On sobie siedzi w zamku. Robi wielką armię, co prawda, ale komu to przeszkadza? Chodźcie, moje machiny oblężnicze. Podjedziemy do wieprza. Prawie 1000 jednostek. Ja się zastanawiam, no chłop musi ustawić, że wilk zaatakuje dopiero jak x jednostek zgromadzi. Może 1000, może 1200. No bo nie wiem, czemu on nie chce wyjść i zaatakować całą armię, którą zgromadził. Dobra, my wychodzimy. Nie wiem, więcej inżynierów. 50 kata robimy. Dajcie mi swoją energię. Robimy taktykę 50 kata. Rozkazy zapamiętane. Ale... Wasza łaskawość? Jak możemy... Parzystą mi, że potrzebujemy. Przygotowaliśmy narzędzia. No, chodźcie tu. To całkiem spory. Parzyści. Ja weźmy sobie na 90. Można więcej. Na 100 na przykład. Na 100. Taki będę, kurde. Na 100. Widzę, że tu drewna zaczyna brakować. Trochę dokupimy może.
na prędkości 100 jedzie. Nie, to głupie się ogląda, mi się wydaje. 90 to jest to taka znana już standardowa prędkość, najwyższa jaką jesteście w stanie ogólnie. Ten, oczy moich widzów nie ogarniają, jak jest prędkość powyżej 90. Za dużo się dzieje na ekranie. Ludzkie oko takich prędkości nie ogarnia. Po co ja dalej klikam, o głupi, no? Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Ej, ej, ej. Karoska przygotowana do miotania. Nie, popsułem. Uwaga! Już lecą. Karoska! Katapulta uruchomiona. Nie! A co sobie nie bronić? Dobra, wybronione. A wy co tam strzelacie? A, jeszcze od tyłu nas wzięli. Dobra, walić. Nawi pan, jeden z drugim. Atakować co się da. A tam zabije, zabije. Ile osób mi tak groziło i co, i żyje sobie. Dobra, asesyni do przodu. Ale jak ja tracę te ruchome tarcze, tylko ciągle słyszę trach, trach. E-kolejna zniszczona, e-kolejna. Teraz tak, ja bym chciał jeszcze asesynów tutaj podesłać sobie nowych do pomocy. Piękna sprawa, moi drodzy, ten patch, trzeba przyznać. Od razu ciekawiej się gra, nie? No muszę iść od dołu, żeby mnie balisty wilka tutaj nie skosiły. To nie będzie nic ciekawego. Uwaga! Katapulta uruchomiona! Katapulta uruchomiona. No ale moi asesyni obok tych przechodzą, weźcie to zabijcie. Jak już tu jesteście. Dobra, chowy pozabijane, to lecimy. Z tematem. Ja bym chciał jeszcze więcej asasynów. Synów asa poproszę. Skład zapasu zapełniony. To nie jest dobra informacja dla nas. Potrzeba nam nowych rekrutów. Kamień sprzedam, chociaż kamień to ja mogę wykorzystać akurat na moje katapulty. O! Dobra, to było złe miejsce na ustawianie asasynów. Proszę więcej asasynów. No, w tym, teraz możecie już tam stać. Ja tam zestrzelili 3 sekundy. Na pozycjach. A bramę rozwalicie? Rozwalicie, bardzo doskonale, dokładnie. Jeszcze rozwalcie tych inżynierów tutaj. No swoich nie musicie bić, naprawdę. Nie jest to niczego potrzebne. Dobra, a tam coś możemy jeszcze, kilka budyneczków porozwalać. Nie chcę wieprz nie myśli, że się może rozwijać, gdy nie może. Ty, ale ja straciłem większość tych. Ile to musi być kuszników? Ile tam musi być kuszników? Próbujemy? No dalej, przerzadza się, może? Nie, tam, do lorda. Dobra, katapulty, spokój. O nie! Moja armia wyleciała! Na szczęście wieprz nie jest taki inteligentny i nie rzucił się na nas tą armią. Ale ja tam muszę coś jeszcze podesłać. Masakra! Cioki atak! Straciłem wszystkie ruchome tarcze, no prawie. Zwalę ci tam spichlerz. Kurde, nie po to ten kamień mam, żeby się okazało, że moje katapulty już nie mogą strzelać. Ja już nie mam kamienia, już nie jest zapełniony skład zapasów. Przygotowana do miotania. Awać, zniszczyć mu spichlerz. Co on tam ma? Serek ma. Już tym drugim. Musimy podejść trochę bliżej. Co to? Co się ze mną dzieje? I tam, mordujemy. Dobra, super. W sumie koszary mu zniszczcie jeszcze. Żeby nic więcej nie rekrutować. Halo, gdzie moi asasyni? Wiadomość od wilka. Czy już przyszli? Zobaczysz, co to znaczy prawdziwe. O, nie. Nie. Nie teraz. Nie te... Joka armia. Nie. Czekajcie. Ej, ty, on idzie. Ty, on idzie bronić. Joki chłop. Więcej kuszników. Miejsca zbrojowe. Nie. Brak miejsca w zbrojowni. Nie, ja się na takie rzeczy nie godzę, jakie mnie tu spotykają. Trzeba nam broni, ser. I ten taran, weźcie to rozwalić. Ale, a, dobra. On nie ma inżynierów. Szybki mar. Naprzód. Ruszać się. Dobra, tak to poustawiajmy.
Przedam trochę kurz. Kupię trochę drewna. Jak tam sytuacja na dole? Jeszcze żyją panowie. W teorii... Na ramię broń! W teorii oni mnie czekają i powinni zabić bez problemu kolegę. Ale dobra, jak ja mam fosę, to tu się nic nie stanie, bo... A nie, on ma pikinierów, może zakopać fosy. Nie powiem, speniałem troszeczkę, jak zobaczyłem to wszystko, asasynów no ma. Dobra, zabijecie lorda? Dawać panowie, mieczyki! Okej. Wiadomość od wilka. Okej. Musiał. Idzie. Kopie fos. O nie, on tutaj się przekopie na stówę. Ej. Jo, pierdziele, za dużo ich. Oni się przekopią. Nie ma bata. Potrzeba nam nowych. Nie ma bata, żeby się nie przekopali. O, przeszli. Zmniejsz prędkość. Lurdzie, uciekaj. I to jest wilk. Jak już wyjdzie z zamku, to nie ma zmiłuj, nie? Potrzeba nam broni, ser. Masakra, dobra, lordzie, ustaw się za kusznikami może. Potrzeba nam nowych. Asasyni do obrony. Patrzcie tu. O nie, pokażę biegną jeszcze. O, dobra, jest problem. Bronić lorda. Skład zapasów jest zapełniony. Teraz skład zapasów co może być zapełniony, mam to w czterech literach. Ty, ja coś zakliknąłem, ja chciałem, żeby asasyni... Nie ten przycisk. Kurde, no dobra, ale rzuciliście tam od tyłu. Też przynajmniej trochę pozabijają. Do obrony lorda. Dobra, lordzie, myślę, że możesz wracać na siedzibę. No i chyba mamy spokój na razie, nie? No bo wilk teraz musi znowu taką armię zgromadzić. Więc to raczej chwilę mu to zajmie. Ale 7 takich wilków? No nie wiem. Czy by się wygrało? Znaczy, to byśmy już musieli na Xtreme grać. Potrzeba nam nowy. A ja mam jedną katapultę tutaj. Czy nikt nie sprzątnie tego śmiecia, który zasłania mi horyzont? Jak wyzywa jeszcze od śmieciów? Stracił, no połowę jednostek stracił, więc teraz tylko wielką armią katapult i rozwalamy co tam jest. Ale to potrzebujemy dużo inżynierów, więc co chwilę posiedzimy sobie. Mogę zwiększyć prędkość, mówię, na do 130, kurde. Chłop nic nie zrobi. Nie musimy się przejmować na razie nim, więc na spokojnie robimy sobie jednostki. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tam już nie trzeba zakopywać, chyba nie. To sprzedam, co tu jest? Bardzo dużo piwa mamy, to też możemy sprzedać zdecydowanie. To możemy sprzedać. Siedziba otoczona, dobra. Więcej kuszników też mimo wszystko. No tutaj wiadomo, mam go nerebolisty, więc trzeba będzie to rozwalić taką serio wielką armią katapult. Wasza łaskawość? Teraz się dowiemy, ile mamy dokładnie inżynierów. Trzeba coś zbudować? No to do 100 dojdźmy. Raz, dwa, trzy i teraz 10. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Przygotowaliśmy. Jest 100. Coś tam chłop kombinuje niby. Na ramię, broń! Wyjdźcie, żeby bronić. Niech ci to tam patrolują, co najwyżej, czy bronią jakiś farm. Dobra, panowie, robimy 50 kata. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buduję sprzęt oblężniczy. Tutaj zaraz będzie drugie 10. Buduję sprzęt oblężniczy. 5, raz, 2, 3, buduję sprzęt oblężniczy. 30. Buduję sprzęt 35. Buduję sprzęt oblężniczy. Potrzeba złota. A, złota, nie wiem, tak się zastanawiam, o co chodzi. Co tu nas atakuje? Coś mi tym kombinują jeszcze. Tam wejść. I robimy, to ma być prawdziwe, potężne 50 kat, to nas interesuje. Raz, dwa i trzy. No na ostatni nie starczyło hajsu, naprawdę. Masakra. Dobra, proszę mi zbudować ostatnie. Buduję sprzęt oblężniczy. Nie ma drewna, to trzeba pousuwać trochę budyneczków. Okej, widzicie? Przepotężne 50 kata. Gotowi do boju, sir. To jest katapulta. Legendarne 50 kata, którego nikt nigdy nie widział. A ja potrzebuję ruchomych tarcz jeszcze. 50 kata bez ruchomych tarcz to takie słabe 50 kata, wiecie? Dużo złota, aby móc wyszkolić. No ja widzę, co tu mam mu sprzedawać, no? Trochę chlebka mogę sprzedać. Wasza łaskawość? Sytuacja ze złotem nie wygląda zbyt ciekawie. Mogę trochę ewentualnie kurz sprzedać.
Wasza łaskawość? Coś na nas idzie. Nie, to tak już tylko łazi, patroluje sobie. Ale jestem gorszy mimo wszystko. Mimo wszystko gra mówi, nie jesteś godzien, żeby dowodzić armią. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra, no możemy sobie pospamować. Hajsu raczej mamy na te ruchome tarcze. A jak już wiemy, boty mają w siedzibie multum jednostek, więc zdecydowanie potrzebujemy dużo ruchomych tarcz. Bo inaczej się nie przebijemy. Szybko się będą niszczyć. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra. No to jak to jest, to teraz wiadomo. Więcej kuszników. Nie masz wystarczającej ilości złota. Brak miejsca w zbrojowni. A, brak miejsca w zbrojowni. No dobra. No ale ta armia jeszcze kuszników sobie może tutaj do nas przyjść. Więcej złota. Sprzedam kusze, które nie są nam do niczego potrzebne. Albo wy tutaj w ogóle będziecie ginąć, bo macie źle ustawiony ten. Pozycja tarczy jest. Nie, nie, tarcza do góry. Dobra. I teraz jest już git. I robimy kuszniczków. Potrzeba nam masakra. Ale chłop to tutaj zrobi. Jestem pod wrażeniem. Okej. Szybki mam. No to wy będziecie kontrol 2. Wy będziecie kontrol 3. Sir? Wy będziecie kontrol 1, a wy będziecie kontrol 4. Raz, dwa, trzy i cztery. O kurde, jaka armia, jak się to rusza. No i jeszcze asasyni, którzy będą pod kontrol 5, ale to więcej ich bym chciał mimo wszystko. Jaka armia. Dobra. Za mało złota, mój. No wiem, nie, no kamienie nie sprzedaję, żeby katapulty mogły ciągle strzelać. Widzę, że mogę sprzedać trochę chleba. Okej. Okay. A ci dalej tam dzielnie strzelają i hamordują mi kuszników. Dobra. Zwiększamy prędkość. Kontrol 5, nie? Tak. No i będziemy podchodzić. Ruszamy naszą piękną, potężną armią, która musi pokonać przepotężnego wilka, który dalej jest lepszy ode mnie, mimo że ja atakuję. A zazwyczaj jak gracz atakuje już taką armią, to już wiadomo, że zawsze lepszy jest w statystykach od bota. A tu jeszcze nie, byczku. No jeszcze nie ten moment. Halo, a panowie? Niestety już nas strzelają mangonele, ale takie dwie salwy moje i będzie po problemie. Tutaj pobronić troszeczkę tych panów. Dobra, no i teraz sytuacja wygląda... Ej, straciłem już jedną katapultę. Ale kurde, nie zobaczyliśmy tej salwy, jak szybko niszczy. Dobra. Dobrze, 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 panienki. Coś tu niby podchodzi, ale tu już tam asasyni raczej straciłem dwie katapulty. Co się dzieje? Proszę tu nie podchodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, idziemy. Po czwóreczką katapultę. Ej nie, jednak jest 49, albo 48. Chciałem źle zaznaczyć czy coś. Dobra, i strzelamy. Tutaj jakie ataki się zrobiły. O kurde, patrzcie na to. Masakra, nie? Dobra, i teraz z tamtej strony jakoś możemy? Tak nie za bardzo. A przynajmniej poniszczymy inne budynki. O, jest siła. A, właśnie, przebijamy się. Znaczy, na siedzibie jest najgorzej. Tam by się przydały trebusze, no ale... Nie może mieć wszystkiego, moi drodzy. Coś czuję, że kamień nam się skończył. Ja, trzeba dokupić dużo kamienia. Dawi, 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 dawi. Nie masz wystarczającej ilości złota. Dobra. Nie, żadnych koszar, kolego. Żadnych koszar. Nie pamiętam, jak tutaj jest ze smołą. Zaraz mi... Ojej, chyba ja... No właśnie. Katapulty. Tu. Trochę tutaj potraciłem głupio. Ej, chłop mnie jeszcze wyzywa. Śmieje się ze mnie. Dobrze, bardzo ładnie. Dobra, wszystko. Nie, 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 nie. O tym mówię. Pozycja tarczy jest korygowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Dobra, ale teraz już tutaj nie powinno być ognia. Na pozycjach. Więc na spokojnie. Możemy się poustawiać, tylko że już straciłem dużo ruchomych tarcz, to jest problem. A trzeba jeszcze zniszczyć tamtą wieżyczkę. A teraz jakbym dorzucił łuczników konnych na przykład. Czy oni jakkolwiek nam pomogą?
Nie, potrzeba złotem. To sprzedam trochę tego. Znaczy, nie wiem do bardzo, co mają zrobić łucznicy konni w takiej małej liczbie, ale wpadłem na pomysł, żeby zrobić łuczników konnych, to ich zrobiłem. Nie oceniajcie. Kamienia też już brak. No tu jest problem z jednostkami, które siedzą na siedzibie. Niech nie zabije, no to jakbym tak strzelał, to będzie waliło prosto w siedzibę. O, ustawcie się tak. No jemu zamku nie spalimy, nie? To jest ta kwestia, że... Sir? Mogę podesłać jeszcze te ruchome tarcze, jakby trzeba było. Nie wiem, tam zostało jednostek strzelających. Dobra. Tutaj już z tego nic nie będzie, nic nie powstanie. Piwo możemy sprzedać, mamy dużo. Teraz tak, jak sytuacja z fosą wygląda? Na ramię broń. Ja mam kurde kuszników, ale oni nic nie robią. Chwalebne stara. Co tu się dzieje? Co tak słabo strzelacie, kusznicy? Teraz to trochę za mocno. Tam jest za dużo tego cholerstwa. Naprawdę, trebusze chyba musimy zrobić. Trzeba coś przygotować. Jak można trzeba coś zbudować? Mogę was kliknąć? Dobra, chodźcie. Jeszcze jeden jest potrzebny w takim razie. Jaka łaskawość? 21, chodźcie. Ej, bo tu wróg się wbija w nas. Chodźcie, panowie. Latami do boju, sir. Stop. Trzeba coś zbudować? Dobra. Przygotować się na stanowisko. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt. Chyba tutaj starczy, nie? Buduję sprzęt oblężniczy. Mam nadzieję. Trebusz gotowy. Dobra, musimy po prostu walić w tę siedzibę, nie? No tam chłop się zakampi ze swoją armią. Trebusz gotowy. Jestem zadowolony. Trebusz gotowy. Obliczyć tor lody. No mam niby 4 katapulty jeszcze. Potrzeba kamienia. A, bo ja nie mam kamienia, bo oni tam się skampili i zadowoleni dalej stoją. Uwaga! Weźcie tam, podejdźcie w takim razie. Wyruszamy! I mi biedni, kurde, nie mogą kamienia dostarczyć, moi ludzie. Dobra, no tutaj się już tam, bym powiedział, przerzadza. Ale to oznacza jedno, że trzeba zrobić ogromną armię asasynów. Ja jeszcze posę zakopać. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Za bardzo rozumiem, czemu moje kusznicy nie są w stanie nic zrobić. Czekajcie, zmniejszę prędkość. Pozycja tarczy jest korygowana. Wy tutaj. Na pozycjach. Wy tutaj. Dalej nic? Nie, teraz niby mogą strzelać. Więc niech tam sobie postrzelają trochę we wroga. No i mówię, do kopania fosy to najlepiej tak z 20 pikinierów zrobić. Nie, bo oni są trochę wytrzymalsi niż niewolnicy, kto by się spodziewał. Dobra, i teraz bierzemy sobie to. Potrzeba nam broni. Chodźcie, panowie. Proszę. O, będzie można poćwiczyć nogi. Oj tak, będziemy ćwiczyć nogi. Potrzeba kamienia. Obliczyć to. Szczeloć. Szczeloć, panowie. Tam jeszcze nie skończyliśmy zabawy. Tam jest dalej... 200 jednostek, ale na szczęście już jestem lepszy od kolegi. No teraz tylko zwiększyć prędkość. Panowie, zapraszamy. Panowie, was też zapraszamy. I jeszcze zwiększałem prędkość do 300. Kopać fosę. W teorii macie już nie znikać podczas kopania fosy. Dobra, jesteśmy w stanie przejść. Idźcie zobaczyć, czy zabijecie lorda. Zmniejszmy tę prędkość jednak. Tam trochę jeszcze tego siedzi, nie? To jest 200 jednostek niby dalej. I dlatego tu trzeba będzie podsyłać jeszcze trochę kolegów do pomocy. Asesyni się rozleci na dwie grupy. Potrzeba nam nowych rekrutów. No, to jeszcze nieciekawie wygląda. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba złota. Jakbym miał rzeczy przyjemne, to może. Weźcie tu kolegę, zabijcie. Dobra. No. A szafra
poczekam trochę, zbiorę większą armię i wtedy tam na spokojnie już wejdziemy i zakończymy tę długą, wspaniałą, cudowną batalię, która mam nadzieję wam się podoba, a za chwilę powiemy podobała. A tu jeszcze zostali ci pikinierzy wilka. Ej! Ale mnie zrobili bambuko. Pana lorda prosimy w takim razie. Chodźcie na lorda. O, to jest dobry pomysł. Patrzcie, oni tam atakują, a ja podejdę od drugiej strony teraz, małą grupką. A, dobra, nie trzeba nawet. Ale wszedł do środka, wchodzi całą swoją armią. Niech już za późno. Niestety, drogi wilku, przegrałeś. Przegrałeś, drogi wilku. Tu cię trochę nie docenił. Troszeczkę. O tam, troszeczkę. Się nie ma co przejmować. Jesteśmy zwycięzcami. O, ale kurde, ponad 4000 zabitych jednostek. Masakra, co tu było. Co tu się zadziało, to jest nie do opisania. Więc tak prezentuje się nieoficjalny patch do Twierdzy Krzyżowiec, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Macie jakieś pomysły, co jeszcze mogę w tym nieoficjalnym patchu wam pokazać, to dajcie znać. Bardzo chętnie coś jeszcze sobie z niego nagram, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły. Więc ode mnie to tyle. Trzymajcie się.